Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Dziś dzięki G-Shock Polska mogę zaprezentować Wam G-Shocka, który powstał we współpracy z producentem kostki Rubika, Rubik's G-Shock. Numer referencyjny to GAE2100RC-1AER. Z wczoraj informacja jest taka, że te zegarki, ten zegarek dostępny jest jeszcze w wybranych galeriach, sklepach sieci Time Trend. To galeria Biała w Białymstoku, Galeria Bałtycka w Gdańsku, Galeria Forum w Gdańsku, G-Shock Store, Kielce, Galeria Tesco, Galeria Bonarka w Krakowie, Warszawa Targówek, Nowa Stacja, a także Galeria Wrocławska. I tutaj oczywiście, Galeria Wrocławia Wrocław. I tutaj oczywiście, jeżeli macie ochotę zakupić ten model G-Shocka, który powstał we współpracy z, będę tutaj używał określenia kostką Rubika, tak będzie łatwiej, to oczywiście zachęcam, aby skontaktować się najpierw z wybranymi galeriami, z wybranymi sklepami Time Trend, żeby potwierdzić dostępność tego limitowanego G-Shocka. Oczywiście oczywiście w opisie filmu również umieszczę tą informację. Pamiętajcie, na wczoraj takie dane zostały mi przekazane. Takie śmieszne, sympatyczne pudełko do tego G-Shocka, przypominające kostkę Rubika. Widziałem u kolegów zdjęcia kostek, które miały tutaj logo właśnie G-Shocka i narysowany miały ten zegarek GAE2100. Widziałem również te zegarki z dostępnymi takimi brelokami G-Shocka, które tutaj wyodrębnione było z tego jednego rzędu, trzech kostek, kostki Rubika, więc tutaj musicie się zorientować, czy te gratisy są z każdym modelem, czy one były dostępne również w Polsce, tego nie wiem. Natomiast widziałem zdjęcia i muszę Wam powiedzieć, że wszystko bardzo ładnie wygląda. Oczywiście ja uważam, że to naprawdę świetne posunięcie, świetny krok. No i oczywiście model GAE2100 w takim oto opakowaniu. Ja dobiorę się do tego pudełka i zobaczymy, jak ten zegarek prezentuje się w środku. No i udało się rozebrać pudełeczko. W środku oczywiście zegarek G-Shock GAE2100 Rubik's Cube 1 AER. Mamy oczywiście w zestawie drugi zamienny bezel. Moim zdaniem w każdym z tych bezeli zegarek prezentuje się rewelacyjnie. W ogóle ja uważam, tak jak był o tym film na oficjalnym kanale G-Shock Polska, czy jeżeli mielibyśmy zdecydować się na wskazanie modelu, który mógłby zastąpić kostkę, czyli być kostką dla nowego pokolenia, to właśnie moim zdaniem byłby to model GA2100 pod różnymi jego postaciami, jak chociażby właśnie GAE2100RC-1AR, czy chociażby widzicie GM G-Shock Moon. To są przecież te same moduły, ta sama funkcjonalność, tylko w różnych odsłonach. Ale wróćmy do zegarka kostka Rubika. Muszę Wam powiedzieć, że u mnie kostka Rubika w domu gdzieś od małego zawsze się znajdowała. Zawsze podejmowałem próbę układania jednej ścianki, dwóch ścianek, natomiast nigdy jakoś nie pokusiłem się o ułożenie całej kostki, żeby poświęcić temu troszeczkę więcej czasu. Natomiast właśnie do tego zmierzam, że ten zegarek, ta limitacja G-Shocka z Rubik's Cube, to muszę Wam powiedzieć, że tak mnie podkręciła ta sytuacja, że chwyciłem kostkę Rubika, poszukałem w internecie, jak ją ułożyć, no i w ciągu trzech popołudni udało mi się dojść do tego, jak ułożyć właśnie kostkę Rubika. Zachęcam, genialna sprawa. Generalnie to troszeczkę trzeba się nagłówkować, ale jeżeli algorytmy się opanuje, to naprawdę świetna zabawa, gorąco polecam. Co do samego zegarka, oczywiście on bezpośrednio nawiązuje do kostki Rubika. Mamy tutaj te kolory, które pojawiają się w kostce Rubika, czyli mamy kolor czarny, no to tutaj mam obwódkę wszystkich tych elementów, prawda? Mamy kolor niebieski, żółty, pomarańczowy i czerwony. Świetna sprawa, bardzo cieszę się, że G-Shock zrezygnował z
z białego paska w tym zestawie. Oznacza to, że będzie on bardziej funkcjonalny w sensie noszenia, natomiast oczywiście biały bezel, no to tutaj musicie pamiętać, że pod wpływem kontaktu z odzieżą, długimi rękawami w różnych kolorach może on ulec tutaj przebarwieniom. Dlatego też właśnie G-Shock postanowił dołożyć taką część zamienną w zestawie, czyli czarny bezel, też z wykorzystaniem tych kolorów mamy biały, zielony, pomarańczowy. No i sam element tarczy, zobaczcie proszę, no dla mnie super sprawa, negatywowy wyświetlacz, w tym wypadku G-Shock mógłby pokusić się o pozytywowy wyświetlacz, z tego względu, że on idealnie by komponował się z tym białym bezelem, no może nie do końca już z tym czarnym, natomiast myślę, że mógłby korelować również z tymi białymi oznaczeniami na tarczy, a także z białymi wskazówkami. Wyświetlacz negatywowy, zawsze powtarzam, moim zdaniem wyglądają zdecydowanie ładnie, ale jeżeli chodzi o ich praktyczność, no to widzicie tutaj w zależności od światła, to czytelność może pozostawiać dużo do życzenia, natomiast jest bardzo dobre podświetlenie, które w warunkach słabego oświetlenia światłem naturalnym czy w ciemnościach w półmroku ułatwia nam odczytywanie wartości z wyświetlacza. Świetne zestawienie, tarcza nawiązująca do kostki Rubika, widoczny napis G-Shock, taki trochę zegarek, już spotkałem się z określeniem, że zabawkowy, no natomiast kostka Rubika to jest niesamowita frajda. Naprawdę zachęcam Was, poświęćcie troszeczkę czasu, żeby popatrzeć, jak te algorytmy wyglądają i zobaczycie, jaka to niesamowita frajda umieć układać kostkę Rubika. Bardzo fajny zegarek, bardzo funkcjonalny. Mamy tutaj oczywiście dołączony taki przyrząd, który służy do przyrząd wykonany z tworzywa, który służy do demontażu i montażu bezela. Zwróćcie proszę uwagę, że on tutaj nie posiada żadnych śrubek wkrętów, jak w przypadku chociażby jego odsłony ze stalowym bezelem. Tutaj mamy śrubki, nie możemy tego bezela sobie po prostu ściągnąć. Natomiast w tym przypadku świetne połączenie wraz z tym szybkim montażem, demontażem paska. Natomiast tutaj nawet widzicie, jest to tak zaprojektowany element umożliwiający włożenie tego elementu, prawda? Ściągacie go. Świetna sprawa, zobaczcie, dosłownie chwilkę. Więc tak. No i nakładamy sobie czarny bezel. Świetna sprawa, no po prostu tak szybka wymiana części, to jest po prostu bajer, marzenie. Zobaczcie. I macie zegarek, który może być swobodnie używany w okresie letnim, wiosennym, zimnym, w zasadzie cały rok, dzięki właśnie takiemu zabiegowi jak dołożenie po prostu zamiennego bezela, czarnego bezela. I zobaczcie, czy on naprawdę nie wygląda, nie prezentuje się wyśmienicie. Sam zegarek kompaktowy, kompaktowa wielkość, podstawowa funkcjonalność, o której już mówiłem. Mamy tutaj takie funkcje jak czas światowy, stopper, timer, alarmy. Zaraz zobaczymy, czy w alarmach będzie sygnalizacja pełnej godziny. Już nie pamiętam, ale pewnie tak. Jest alarm pierwszy, alarm drugi, trzeci, czwarty, piąty, sygnalizacja pełnej godziny. Test alarmu, więc tutaj jeżeli chodzi o te funkcje podstawowe, pamiętacie, w trybie timekeepingu, czyli trybie godziny, prawym dolnym przyciskiem zmieniamy ustawienie wartości z tutaj ze wskazania czasu w formie wyświetlacza, w formie cyfrowego wskazania czasu, przepraszam, a także daty, natomiast użycie lewego górnego przycisku pozwala nam na wskazanie strefy czasowej, w której aktualnie się znajdujemy, która aktualnie wybrana jest jako nasz czas domowy, home time. No oczywiście ustawienie, przycisk adjust dłużej, prawda? Tutaj mamy możliwość właśnie dokonania wyboru strefy czasowej. Więc prawe przyciski jak najbardziej działają. Dalej mamy Daylight Saving Time. Tutaj taka ikonka mruga. Możemy sobie zrobić off, on. U nas jeszcze nie obowiązuje. Dalej mamy tryby wyświetlania 12-24 godzinne. Oczywiście ustawienie sekund, godziny, minut, roku.
miesiąca, dnia miesiąca, dźwięku przycisków, długości podświetlenia. Wszystko zatwierdzamy. Bardzo, bardzo proste w obsłudze zegarek. Zobaczymy, jak prezentuje się na moim nadgarstku. Nadgarstek obwodzi około 18,5 cm. No i te smaczki, zobaczcie, ten napis z boku paska Rubik's. Dla mnie naprawdę rewelacja. Ten GAE2100RC zalicza się do tych serii G-Shocków, które kierowane są do osób, które lubią kolekcjonować zegarki, bowiem cena nie jest jakaś turbo wysoka, bym powiedział. Natomiast on naprawdę świetnie wzbogaci Waszą kolekcję. Naprawdę taki bardzo luźny zegarek, jeżeli chodzi o taki wygląd, kojarzony jak najbardziej, przynajmniej w moim przypadku, właśnie z czasami dzieciństwa, aczkolwiek teraz również jest boom na kostkę Rubika, jest wiele ich odmian, natomiast tutaj G-Shock właśnie pokusił się o współpracę z właśnie tą jedyną Rubik's Cube, widzicie, o. Więc naprawdę świetnie wygląda zegar, widzicie, bardzo prosty w wymianie, bezel dosłownie, kilkadziesiąt, kilkanaście sekund i wszystko jest wymienione. Szybki montaż, demontaż paska, tutaj zegarek użyczony jest przez G-Shock Polska, w związku z tym nie zobaczymy dekielka, jak on tutaj wygląda. Widzimy Rubik's napis na samym dole, na środku będzie napis pewnie G-Shock, mamy oznaczenia, więc tak to się prezentuje. Moim zdaniem bardzo świetna współpraca, dobry model uważam, który został wybrany do połączenia wytrzymałości G-Shocka z niesamowitym tutaj zaangażowaniem ze strony użytkownika, jeżeli chodzi o umiejętność ułożenia kostki Rubika. Ja oczywiście będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli w komentarzu podzielicie się z nami, wszystkimi, ze mną i z pozostałą częścią widzów, jak to jest, czy pokusiliście się kiedyś o to, aby nauczyć się układać kostkę Rubika, czy umiecie ją układać? Jestem ogromnie ciekaw Waszych komentarzy. No tak, zegarek prezentuje się bez bezela, mamy do wyboru biały, czarny. Za chwileczkę jeszcze pokażę na końcu podświetlenie, luma, gdzie jest usytuowana, podejrzewam, że będą to tylko wskazówki, mogę się mylić, za chwileczkę wystawię ten zegarek na działanie światła, ponieważ świeci słoneczko, więc zobaczymy. I tutaj jeszcze taki element, który kryje się po ściągnięciu, zdjęciu bezela, zobaczcie, rewelacja, ja uwielbiam takie rzeczy, wow, po prostu shock resist, no mistrzostwo, brawo G-Shock, bardzo mi się to podoba, super sprawa, naprawdę bardzo taki przyjemny, swobodny, luźny zegarek, tak bym określił. Wrócimy do tej postaci, gdzie on do mnie dotarł, czyli założymy ten biały bezel, no zobaczcie, to wszystko odbywa się po prostu fantastycznie szybko, to narzędzie może Wam posłużyć również do montażu, demontażu paska. Naprawdę, rewelka. Jeszcze przygotowałem sobie takie zegarki nie za duże, które gdzieś tam mogą korelować wielkością. Zobaczcie proszę, o GM2100 G-Shock Moon. No tutaj w zasadzie wielkościowo no, ta sama forma, prawda? Natomiast tak on wygląda. Przygotowałem sobie również kostkę, żebyście mogli zobaczyć, no nie mam drugiego tak kolorowego czasomierza, żeby mógł porównać, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast naprawdę taki zegarek cool, bym powiedział. O, świetna sprawa. No i GD350 to już jest wielkościowa przepaść. Pamiętamy, GAE czy GA2100 to G-Shock o najcieńszej kopercie, w związku z tym myślę, że warto mieć taki zegarek w swojej kolekcji. Super, czekam na Wasze komentarze, za chwileczkę jeszcze podświetlenie i luma. G-Shock Polska, pięknie dziękuję za użyczenie zegarka do nagrania. Oczywiście czekam na Wasze wpisy, jak to jest z układaniem kostki Rubika. I tyle. Super, pięknie Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!